Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Ania Tworzy. Dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją nowości od marki Zoju Design. Nowości pojawiły się na naszym skrapowym rynku już chwilkę temu, ale w związku z moim urlopem dopiero teraz mam okazję przyjrzeć się tej fantastycznej paczce, którą otrzymałam właśnie od Agnieszki, czyli właścicielki marki Zoju Design. Mamy tutaj aż 3 nowe kolekcje, to już ogromna zmiana na plus właśnie w Zoju, że tych kolekcji naraz wypuszcza się więcej i tutaj z tego co widzę, Agnieszka podjęła też współpracę ze swoimi przyjaciółkami, z Kasią i z Asią i mamy 3 kolekcje zaprojektowane przez 3 skraperki, także myślę, że jest co oglądać. Jest kolekcja świąteczna, kolekcja w stylu vintage i też kolekcja dla miłośników zwierząt, w szczególności psiaków. To co? Myślę, że możemy zaczynać przegląd nowości od Zoju Design. Zacznijmy może sobie w takim razie od kolekcji zaprojektowanej przez Kasię, Kasię Scrapcade, Kasię i Agnieszkę. Kolekcja nazywa się Vintage Craft i tak jak widzicie, ja już ją sobie tutaj odpakowałam z folii. Mamy mały bloczek papierów do scrapbookingu, kolekcja Vintage Craft i zawiera ona 21 arkuszy i gramatura wynosi 190. Mała kolekcja ma wymiary 15,02 na 15,02 cm, czyli to jest po prostu kolekcja 6x6 cali. I mamy tutaj kolekcję w stylu vintage z nawiązaniami do akcesoriów skraperskich i zobaczcie, tu na przykład pojawia się Big Shot, tutaj planer, który mi osobiście przypomina planery Mambi, travel żurnale, farby dosłownie jak z Prima Marketing, mamy też klej, nożyczki, spinacze, klucze, jest kolekcja zdecydowanie bardzo w klimacie vintage, ale takim dodatkowym smaczkiem są te pół elementy skrapowe, które też tutaj się znajdują. Kolekcja jest bardzo fajna, fajnie wyglądają też te odbicie tutaj z kawy. No i oczywiście kompozycje kwiatowe, jeżeli mnie znacie, no to wiecie, że ja uwielbiam po prostu w papierach piękne kompozycje kwiatowe, mimo że osobiście ręki do kwiatów nie mam, to kwiaty oglądać w papierach lubię bardzo. Tak wygląda bloczek, tutaj bardzo fajna kompozycja z kwiatami właśnie i akcesoriami skraperskimi, jest też tutaj koronka. Myślę, że taka kolekcja, którą można wykorzystać jako w albumie albo w kartce, jako prezent dla innej skraperki z różnych okazji. Mamy też tutaj kolejny arkusz z kwiatami. Powiem Wam, że jest to dość inna kolekcja niż kolekcje Zoju. Widzę tutaj, że są też koperty, listki do wycięcia. Także mamy tutaj coś nowego, coś innego. Tak się prezentuje ta kolekcja Zoju Design we współpracy Agnieszki z Kasią. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze bileciki przeróżne z różnymi takimi, widzicie tutaj, napisami. Postaram się Wam tutaj to zbliżyć, tak żeby było coś widać. Są one dwustronne. Dodatek Vintage Craft, Vintage Cards się nazywa ten dodatek. Kolejny dodatek to są oczywiście napisy. Napisy też z tego, co tak mi się wydaje, tak 190 gram. I mamy je w jednym miejscu, przepraszam, z jednej strony w języku angielskim i z drugiej strony w języku polskim. Czyli dla każdego coś się tutaj znajdzie. Kolejny dodatek to są kwiaty. Kwiatów nigdy za wiele. I z drugiej strony karty. Bardzo fajne rozwiązanie. Jeśli ktoś woli wycinać kwiaty, no to jest arkusz dla niego. Jeśli ktoś woli karty, ma karty. I tutaj już czuję wyższą gramaturę, 250. To są karty do żurnalingu z kompozycjami kwiatowymi.
z jednej strony i z drugiej mamy miejsca na zapiski, na jakieś zdjęcia. Zobaczcie, tutaj dosłownie nawet ramka już jest przygotowana. No i kolejna rzecz, chyba taka najważniejsza w skrapowych kolekcjach, to jest po prostu duży zestaw papierów do scrapbookingu Vintage Craft i mamy tutaj zestaw papierów, który zawiera 8 dwustronnych arkuszy plus bonus na okładce i bonusem na okładce są tutaj oczywiście kwiaty. Kwiaty, listki do wycięcia. No to lecimy. Arkusz numer 1. Dużo się tutaj na nim dzieje. Fajne cieniowania, piękne kompozycje kwiatowe, dodatkowo napisy i te odbicia z kawy. I tutaj mamy nawet taki kolor arkusza, który właśnie kojarzy mi się z takim kolorem kawy. Bardzo bogata kolekcja. Zdecydowanie kolorystyka taka w klimacie trochę shabby chic, taki właśnie vintage, napisy i tutaj koperty, listki. Z drugiej strony, jeżeli ktoś nie lubi, jest arkusz i jeszcze dodatkowe dodatki, tak jak tutaj już czuć, 250 gram, wyższa gramatura i z tej strony mamy aparaty, maszyna do szycia, farby, klej, kawa, no takie fajne dodatki nawiązujące tutaj do tej kolekcji. Tak prezentuje się kolekcja Vintage Craft od Zoju Design. Kolejna kolekcja, która się pojawiła, to kolekcja Pet Party, czyli zwierzakowa impreza, jak można tak przetłumaczyć. I jest to kolekcja, którą Agnieszka zaprojektowała wraz z Asią Rybą. Asię możecie oczywiście kojarzyć z kanału Co ja narobiłam. I tutaj mamy gratis. Jest kociak, jeszcze jeden kociak i pieski. I z drugiej strony arkusz, który możemy sobie wykorzystać na tło. Tutaj proszę bardzo, kolejne psiaki i jest nawet kot. No trochę podobny do mojego Xaverego. Powiedziałabym, że jakby mu tu domalować kryzę i trochę więcej białego, to można byłoby go podciągnąć pod Xaverego. Tutaj za to kociak, który przypomina mi Ragdola, Maszkę, Marty, właścicielki sklepu Kraftwena. I tutaj mamy napisy i tak samo. Są to napisy w języku polskim i w języku angielskim. Widzę napis kocia mama, mój kochany mokry nosek. I pewnie te napisy są dosłownie pisane ręcznie przez Asię, która też pasjonuje się brush letteringiem. Dom bez zwierzaka nie jest pełny. I mamy kolejne tutaj karty. Ja myślę, że tą kolekcję to już moja najmłodsza siostra już mi nie da spokoju i będzie musiał powstać album dla jej psiaka. I mamy tutaj kolekcję małą. Tak samo gramatura 190, papier dwustronny. Zestaw zawiera 21 dwustronnych arkuszy i bonus na okładce. No i mamy bonus na okładce tutaj w postaci elementów do wycięcia. O, to nawet trochę podobne do mojego Xaverego. Trochę byśmy go tutaj wybielili białym jelly rollem i będzie Xavery wymalowany. No i mamy tutaj, tak jak widzicie, pastelowe barwy. Mamy zwierzaczki, pieski. Możemy próbować rasy tutaj nazywać. No jest kociak, ten mi wygląda na cocker spaniela. To można powiedzieć, że shih tzu. Tutaj taki ragdoll, chociaż no nie wiem, czy nie pers bardziej, chihuahua długowłosy. Bardzo fajna kolorystyka, bo są takie pastelowe kolory, ja akurat pastele bardzo lubię. I te takie właśnie połączenia, zobaczcie, tutaj nie mamy żadnego nawiązania do tematu kolekcji zwierzaczkowej, więc spokojnie możemy sobie wykorzystać też na inną okazję po prostu. Jest kolejny kociak z psiakiem. Ten wygląda jak border collie, jak dobrze pamiętam. Ja jakoś nie znam się bardzo na rasach, więc o, tutaj mamy napisy. Kolejny arkusz z prezencikami. No słuchajcie, też taka kolekcja, którą można po prostu wykorzystać w albumie albo w kartce po prostu jakiejś urodzinowej, dziecięcej. I teraz czas na duży bloczek, no i mamy oczywiście znowu zestaw dużych papierów. Tutaj mamy 7 dwustronnych arkuszy, tam pamiętam, że było 8, więc troszkę więcej, tutaj jest 7. No i z tej strony znowu mamy elementy do wycięcia. Zobaczcie, nawet jest czapka Mikołaja, więc można jakiegoś zwierzaka przebrać za
Mikołaja, ale za świątecznego zwierzaka. Jest znowu tutaj Maszka, ragdoll, no i oczywiście, tak jak widzicie, pastelowe barwy, delikatne kolory, no i mamy zwierzaki z balonami, także bardzo taka pozytywna, kolorowa, pastelowa kolekcja. I tutaj mamy elementy do wycięcia, 190 gram i mamy tutaj znowu kociaki. I to same kociaki, tak patrzę, czy jest jakiś psiak, ale nie. Tutaj chyba same kociaki są, a z tej strony są same psiaki. Także dla każdego coś się znajdzie. Obstawiam jednak, że to jest mój Xawery. Tak mi się wydaje. Postaram się Wam gdzieś wrzucić zdjęcie tutaj. Także tutaj mamy Xawerego. I ostatnia kolekcja zaprojektowana przez właścicielkę marki Zoju Design, czyli przez Agnieszkę. I kolekcja nazywa się Christmas Spirit i jest to kolekcja świąteczna, taka zimowa można by powiedzieć. Widzę, że Agnieszka tutaj w czapce Świętego Mikołaja. No to co, lecimy. Może zacznijmy sobie też od tych dodatków. Tak jak widzicie, jest też gratis świąteczny, wieniec jest, są takie fajne urocze krasnale, pierniczki i z drugiej strony bardzo fajna krata. Ja akurat motyw kraty w papierach skrapowych bardzo, bardzo lubię, także z przyjemnością wykorzystam. Kolejne to są oczywiście napisy i tak jak w poprzednich kolekcjach, napisy są w języku polskim i w języku angielskim i mamy je zarówno na tle czerwonym, jak i białym. Z drugiej strony wspomniane napisy w języku angielskim, także każdy coś dla siebie znajdzie. Kolejny arkusz to jest po prostu arkusz z kartami. Ja te karty bardzo lubię. Mamy tutaj choinkę, takie urocze krasnale, kompozycje i z drugiej strony miejsce do notatek na jakiś journaling, jeżeli ktoś lubi. Zawsze też można wykorzystać po prostu jako maty na mniejsze zdjęcia. No i mamy tutaj arkusz z dodatkami do wycięcia z jednej i z drugiej strony i są krasnale, buty, prezenty, także do kompozycji kartkowych i albumowych, jak znalazł. No i teraz czas na kolekcję papierów. Kolekcja Christmas Spirit, mamy tutaj arkusze w 15,2 na 15,2 cm, 6 na 6 cali i jest tutaj 21 dwustronnych arkuszy z bonusem na okładce i gramatura 190. No zobaczcie, jak fajnie prezentują się te papiery. Mamy oczywiście to, co ja bardzo lubię w papierach Zoju Design, to są bardzo fajnie dopracowane tła i przejścia kolorystyczne właśnie na tych tłach. I tutaj pojawiają się pierniczki, złote wstążeczki, bardzo fajne połączenie tych papierów ze sobą, bo mamy trochę klasyki, ale też takiego powiewu świeżości, nie jest ta kolekcja taka oczywista. Jest też gwiazda betlejemska, tutaj jakaś dziewczynka wypatruje pierwszej gwiazdki, albo może już wypatruje prezentów pod choinkę i z drugiej strony mamy po prostu arkusz z tłem w takiej samej kolorystyce. Tutaj już dziewczynka siedzi pod piękną choinką. Fajnie wyglądają też te krasnale. Ja akurat bardzo lubię takie nieoczywiste połączenia. No i tutaj mamy arkusz. Też zobaczcie, fajnie się przechodzą tutaj te kolory. Ta kolorystyka jest bardzo przemyślana, więc dużo łatwiej też tworzy się z papierów, które ze sobą się tak fajnie komponują. Zobaczcie, to są dwa różne arkusze, które po położeniu obok siebie w albumie będą też fajnie się prezentować i kolory będą się ładnie ze sobą przechodzić. O, tutaj też super arkusz, mamy szyszki, kokardki, sznureczki, też bardzo fajnie to wygląda. O, i już widzę jeden z moich ulubionych arkuszy, a nawet dwa, piękne tło i do tego ślicznie wyeksponowana gwiazda betlejemska. Bardzo ładnie to się prezentuje ze sobą. I tutaj mamy taką uroczą dziewczynkę, już tak bardziej mroźny klimat i też tutaj, tak jak widzicie, jest ten motyw gwiazdy betlejemskiej. Bardzo fajnie połączona kolorystyka papierów, gdzie mamy zarówno czerwony, zielony, jest też troszkę błękitu, takich mroźnych odcieni i to wszystko naprawdę fajnie ze sobą współgra. Tutaj po prostu z powodzeniem możemy sobie wkleić jakieś zdjęcie czy ułożyć kompozycję na kartce. Tak wygląda mały bloczek, a jeśli chodzi o duży zestaw papierów, to mamy tutaj 7 dwustronnych arkuszy z bonusem na okładce i bonusem na okładce znowu są elementy do wycięcia
Bardzo fajne, duże elementy do wycięcia. Zarówno jest choinka, gwiazdy betlejemskie, świece. Mamy też tutaj takie fajne kompozycje, także coś, co możemy wykorzystać sobie na kartce. No i oglądamy sobie teraz te duże wersje tych mniejszych papierów, które widzieliśmy w mniejszej kolekcji, czyli mamy tutaj piękne połączenie kolorystyczne z tymi gwiazdami, z tą gwiazdą betlejemską, z tą dziewczynką czekającą na pierwszą gwiazdkę. Też bardzo fajny arkusz. Tego chyba nie było w małej kolekcji. Czy był? Nie. Wydaje mi się, że nie było. Nie, był. Zaraz zobaczę. Jest. Jest tutaj ten sam. O, ten piękny arkusz z gwiazdą betlejemską. I tutaj super dopasowanie kolorystyczne. Tak jak widzicie, tutaj na przykład mamy ten arkusz z wiankiem i jego nie ma w dużej kolekcji. No i elementy do wycięcia. Tu jest elementy do wycięcia dwustronne. Z tej strony mamy powtórkę z drugiej strony, z tej pierwszej strony okładkowej. A tutaj mamy elementy z dziewczynką, z krzatami, z choinką. Wiecie co, tu jest napisane 190, ale ja mam wrażenie, że to jest 250. Musiałabym zapytać Agnieszki, ale wydaje mi się, że to może być 250. Więc elementy do wycięcia też tutaj się znajdują, dwustronne, więc każdy znajdzie coś dla siebie, myślę, w nowościach od Zoju Design, czy to kolekcję świąteczną, czy to kolekcję w klimacie vintage i nawiązującą jeszcze do scrapbookingu, czy coś dla fanów czworonogów. I mamy tu kolekcję Pet Party. Także dla każdego coś w nowościach Zoju się znajdzie. Koniecznie dajcie znać, która z tych kolekcji podobała się Wam najbardziej. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach.